Jedną z nowości 2010 wersji programu AutoCAD Civil 3D jest zupełnie przeprojektowane menu interfejsu użytkownika. Jak widzimy, jest to menu wstążkowe. Znajdują się na nim narzędzia odpowiednio pogrupowane w zależności od ich przeznaczenia. Grupy tych narzędzi są ułożone we wstążki. Jak widzimy, wstążka podstawowa zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do projektowania, czyli znajdziemy tu narzędzia do tworzenia standardowych prymitywów AutoCAD-a, do ich zmiany, do zarządzania warstwami czy też widokiem oraz wszystkie narzędzia w Civil 3D, które służą do projektowania drogowego, do projektowania sieci czy też parkingów. Na osobnej wstążce znajdziemy narzędzia do wstawiania bloków, danych z innych programów. Osobną wstążkę mają narzędzia do tworzenia opisów, etykiet, tekstu, wymiarów. Osobna wstążka jest do narzędzia służących do edycji. Narzędzia analityczne to kolejna wstążka, kontrola kolizji, narzędzia do obliczania objętości i materiałów, narzędzia do zarządzania naszym widokiem, narzędzia do eksportu danych, do zarządzania cyklem projektowym, czy też Express Tools znane z AutoCAD-a. Oczywiście wszystkie te polecenia, układ tych poleceń czy widok samych wstążek może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika. Sposób wyświetlania, wielkość poszczególnych pole przycisków może być dowolnie dostosowywany do preferencji użytkownika, jak i zawartość poszczególnych wstążek. To, co proponuje nam producent, nie jest jakby krytyczne. Jest to jakaś propozycja, każdy użytkownik może sobie dowolnie przeprojektować te wstążki, a co więcej, jeżeli mu się one nie podobają, może uruchomić standardowe menu AutoCAD-a i paski z ikonami znane z poprzednich wersji. Jak widzimy, nasze menu wstążkowe zawiera zarówno pojedyncze ikony poleceń, takie jak na przykład linia czy też polilinia, jak i menu rozwijalne pozwalające na tworzenie czy używanie większej ilości poleceń. Na uwagę również zwraca również nowa pomoc, tak zwana pomoc dwustopniowa. Po najechaniu danego polecenia kursorem pojawia nam się szybka pomoc, krótka informacja o tym, o charakterystyce danego polecenia. Jeżeli przytrzymamy kursor dłużej na danym poleceniu, pojawia się bardziej rozszerzony opis, często zawierający ilustracje bądź diagramy. Co więcej, menu wstążkowe pozwala na szybszą i bardziej intuicyjną pracę z programem. W jaki sposób? Po zaznaczeniu dowolnego obiektu pojawia nam się taka dynamiczna wstążka, która zawiera narzędzia edycyjne charakterystyczne właśnie dla zaznaczonego obiektu. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli zaznaczę powierzchnię, pojawiają nam się narzędzia do opisywania, do zmiany czy też analizy powierzchni plus specjalny panel na skróty, który pozwala na podstawie zaznaczonego obiektu tworzyć obiekty pochodne. W przypadku powierzchni może to być właśnie profil czy też skarpa. Jeżeli zaznaczę inny obiekt na moim rysunku, niech będą to etykiety linii trasowania. Jak widzimy, ta wstążka się automatycznie zmienia i zawiera narzędzia charakterystyczne dla edycji etykiet. Jeżeli zaznaczę widok profilu, pojawią nam się narzędzia charakterystyczne dla widoku profilu, które pozwalają nam dodawać nowe etykiety, zmieniać ten profil, czy właśnie na podstawie naszego widoku profilu tworzyć nowe elementy. Co więcej, jeżeli użytkownik bardzo często wykorzystuje wybrane przez siebie dowolne polecenie, ma możliwość przeniesienia tego polecenia na tak zwany pasek szybkiego dostępu. Klikając prawym klawiszem na wybrane polecenie, mamy możliwość dodania go do paska narzędzi szybkiego dostępu. Wszystkie te nowości mają na celu przyspieszenie pracy, uczynienie jej bardziej interaktywną.